Macie, jesteśmy strony służb medycznych, które są z nami. Prośba, żeby pamiętać przy tych temperaturach o nakładaniu. Nakryć głowę, proszę Państwa, nie tylko dzieciaki, pamiętajcie o tym, bo grzeje słońce. O, kapeluszy, kamera dostaje. Członkowie tego stowarzyszenia należą również do Aeroklubu Podhalańskiego. Dzięki nim ta replika lata utrzymywana jest cały czas w zdatności do lotu. Możemy cieszyć oczy tym wspaniałym samolotem i podziwiać człowieka, który kiedyś pokonał Atlantyk, Stanisława Skarbińskiego. W takiej małej łupince po prostu 3582 km. 20 godzin i 30 minut, z tego 17 godzin nad bezkresnym oceanem. Proszę Państwa, GPS to wtedy nie było, tak, żeby sytuacja była jasna. Orientacja będzie wyłącznie na podstawie tego, co się dzieje na niebie. Na górze patrzymy w prawo, że to będzie dobrze było oprogramowane, ale będą tylko mocni prymitywni, które wymagało pilota i policji umiejętności wiary w swojej siły. No i co to ukrywać, no takie... Dokładnie tak. I Stanisław Skarżyński, siadając do samolotu, nie zabrał ze sobą żadnego wyposażenia ratunkowego. Stwierdził, że albo się uda, a jak się nie uda, to i tak go nie uratuje po prostu. Postawił wszystko na jedną kartę, zaufał konstruktorom naszym polskim i okazało się, że...